Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam kiedy i jak będzie można odblokować trzeci etap więźnia. Jak już na pewno wiecie, po wykonaniu paru wyzwań w 9 tygodniu oraz wszystkich poprzednich wyzwań otrzymuje się postać, która przez pewien czas była ukryta pod nazwą Zawieja, a mianowicie Więźnia, czyli Króla Ognia, który wydostał się z lochów Króla Lodu. Stąd nazwa i wysyp Więźnia. Co ciekawe, ten skin ma kilka stylów gotowych do założenia. Jednak po wbiciu tej postaci, najpierw otrzymuje się tylko pierwszy etap. Aby odblokować drugi etap, trzeba w założonym stroju więźnia oraz jego plecaka podnieść klucz w zamku Króla Lodu. Tym sposobem otrzymamy taki oto styl. Od razu jak gracze się o tym dowiedzieli, wszyscy zaczęli szukać kolejnego klucza lub sposobu na zdobycie trzeciego etapu tej postaci. Jednak nikt jeszcze niczego się doszukał i możliwe, że już mamy odpowiedź na tę zagadkę. Pozwólcie, że wyjaśnię. Nieco ponad tydzień temu na Reddicie, a dokładnie na subreddicie dla Fortnite, pojawił się taki oto post z propozycją, aby ognisko regenerowały też osłonę, gdy zdrowie dobije 100 punktów. Na ten post odpowiedział jeden z pracowników Epic Games, pisząc: dziękujemy za pomysł. Już wkrótce wypuszczamy zmianę, która rozwinie użyteczność ognisk, a dokładniej pozwalając graczom na interakcję z już postawionymi w różnych miejscach ogniskami na mapie. Gracze za mniej więcej 50 sztuk drewna będą mogli aktywować ognisko, które już było na mapie, na 25 sekund. Jeden z użytkowników Reddita dopytał się, czy to oznacza, że na mapie pojawi się więcej niezapalonych ognisk, na co dostał odpowiedź, że tak, na mapie pojawi się ich więcej. Na mapie są już takie ogniska, w na przykład samotnym schronisku, czy na zamrożonym lekkim lasku i na razie ta funkcja jeszcze nie weszła w życie, ale może być odpowiedzią na trzeci etap Króla Ognia. Na ekranie wczytywania za 9 tydzień widzimy, jak więzień już bez kłódki na oczach, którą zdjął za pomocą klucza, ogrzewa się przy ognisku. Tutaj ważne jest słowo ogrzewa się. Widzieliście już trzeci etap Króla Ognia? No pewnie tak. Ale zwróćcie uwagę na to, że od drugiego uwolnionego etapu różni się tym, że zaczął się żarzyć od ognia. Nawet jego szaty. To nam daje znać, że aby odblokować trzeci etap więźnia, w stroju więźnia będzie trzeba skorzystać z nowej opcji leczenia się, która zostanie dodana w najbliższej aktualizacji lub w najbliższej aktualizacji zawartości, a mianowicie ponownego zapalania ogniska. Jeśli teraz się udamy na tą samą górkę z ekranu wczytywania, to nie zobaczymy tutaj żadnego ogniska, ale jest już tutaj luka w trawie, co oznacza, że tutaj też pojawi się jeden z obiecanych ognisk. I to tyle. Podsumowując, jeszcze nie można odblokować trzeciego etapu, ale będzie można go odblokować przy użyciu ognisk do ponownego użycia, które już wkrótce zostaną dodane do gry. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie wojawym.